Afera na wrocławskich Kuźnikach. Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej Kuźniki chcą odwołać zarząd spółdzielni. Według nich problemy się piętrzą, a z zarządem jest utrudniony kontakt. A nam nie podnoszą za wodę? A dlaczego my wodę płacimy za to, żeby... W spółdzielni narosło wiele problemów, a emocje sięgnęły zenitu. Spółdzielnia działa na niekorzyść mieszkańców, niestety. Dostajemy ciągle coraz wyższe czynsze. Niedobory za wodę po 500, 600 zł, 1300 to są sumy po prostu nie wiem skąd brane tak naprawdę, bo zużycie wody nie jest aż tak duże. Ciągle walczymy ze szczurami na osiedlu, z brakiem porządku. Rozmawialiście ze spółdzielnią, że jest jakiś problem, że jest dużo tutaj problemów? I tak, rozmawiane było, ale oni zawsze, a to nie mamy pieniędzy, a to zrobimy, a to mamy czas, jeszcze później to tak zwlekają z miesiąca na miesiąc i nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o wszystkiego rodzaju awarie, też trzeba się doprosić, żeby zostały naprawione. Nie jest to w sposób błyskawiczny, tylko trzeba chodzić, prosić. Nie ma tutaj bankomatów, nie ma nic tak naprawdę dla młodych ludzi. To są nasze pieniądze, które my wpłacamy. To są nasze pieniądze, które powinny być dla nas spożytkowane, a nie na jakieś garze dla całego zarządu. Przy działkach sprzedano drugi kawałek, trzeci kawałek sprzedano tam, gdzie pawilon stoi. Gdzie się podziały pieniądze? To są pieniądze, były służyte na docieplenie budynków oraz na wymianę niektórych ciągów pieszojezdnych. Przepraszam, bardzo ładna formułka. Docieplenie budynku to była inwestycja. Staszek, docieplenie budynku. Bardzo dużo ludzi ma zadłużenie spółdzielni mieszkaniowej w granicach 800 tysięcy prawie, 700-800 tysięcy. I te środki, które my powinniśmy tu służyć na remonty, na wymianę, mówmy, ciągów pieszojezdnych, brakuje tych pieniędzy. A czynsz się nie podnosi, od paru lat się czynsz nie podnosi. Mieszkańcy mają jednak na ten temat odmienne zdanie. Prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Kuźniki zgodził się na rozmowę z nami, ale nie zezwolił na jej nagrywanie. Wyjaśnił jednak, że spółdzielnia jest otwarta na dialog, a większość protestujących jest zadłużona w spółdzielni. Dodatkowo zaproponował walne zgromadzenie. Czekamy na fakty, tak? Niech nas zaproszą w czasie pandemii. Nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe, tak? Bo problemy tutaj są na każdym kroku. To wszystko. Referendum chcemy. Chcemy takie referendum, żeby po prostu ogłosili to na kartkach, każdemu do skrzynki, do zaplombowanej skrzynki później, niech to przyniosą ludzie do zaplombowanej skrzynki w spółdzielni, komisyjnie otworzyć i zobaczyć. Chcemy po prostu odwołać zarząd i odwołać radę. Jak widzicie Państwo, sprawa budzi wiele kontrowersji i będziemy się jej przyglądać. Echo 24, Marta Wrońska.